Whoa! Cześć, witam Was ponownie w Nong Nuch Tropical Garden w Pattaya, jednej z najlepszych atrakcji w Tajlandii. Słuchajcie, w ostatnim odcinku mogliśmy Wam pokazać jedne z lepszych miejsc, ale niestety nie mogliśmy pokazać wszystkich, bo ogród jest tak duży, atrakcji jest tak dużo, że ciężko było to zmieścić w jednym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na kontynuację zwiedzania ogrodu Tropical Garden i pozostałe atrakcje, które chcemy Wam pokazać, bo naprawdę jest co pokazać. Także zapraszam do odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i żeby podzielić się w komentarzach, które atrakcje podobają Wam się najbardziej. Także zaczynajmy. King Kong. King Kong. Godzilla, no. Ale dwa olbrzymie takie. Dwie olbrzymie Godzille. A tutaj po lewej mamy indyjskiego trochę stylu, ale chyba nie tylko. Ogólnie buddyjskiego stylu. O, może tak. Dobra, zaraz będzie lepiej widać. Ej, a te drzewka tam to nie są te bonsai? Z tymi korzeniami? Znaczy z tymi takimi pniami? Co? Napad na sklep? Napad na bank. Popek śpiewał napad na bank. A tutaj T-Rex zrobił napad na sklep. Tam jeszcze są słonie właśnie z takimi wielkimi też, tylko że to są sztuczne, tymi kościami. Wieje fajnie, jak jestem cały mokry, spocony, tak gorąco. Pora deszczowa niby, a padało. No, w kwietniu to byśmy tu umarli, było tak gorąco, że masakra. A teraz padało może dwa dni temu przez 5 minut ostatni raz, a tak to cały czas na razie taka pogoda. O, ogromne. Jak oni to porobili, to wszystko. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of takie ładne żywo błoto podcinane. When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile. Kurczę, kto to zrobił? No, liski. That's how you know you've been in love. Chodź, jaka mrówka. Otóż pierwsza mrówka. No dobrze, taki nie ma. No. Mrówka daje nam znać. O, ile tam, o Jezus, ale co? Ciarki na drzewie były na ręce. A, na tym. Na Phuket? No, na poręczy. To właśnie tyle było mrówek, co tam na tej ścianie. Chodziły sobie tak normalnie po poręczy. O, ale było ich miliony. No właśnie, takim byśmy jeździli, ale to widzisz. Lepiej sobie samemu chyba pójść. No tylko, że wtedy może byśmy zobaczyli wszystko, nie? No tak. Ale tak! Na drugi kurczę. Raz można iść, ściąć i siedzieć. Emma, ale mrówy. Nie zęby swędzą. Wszędzie pełno. A, bo tu jest ta chyba tower. Ant's Tower, czy co to tam było. Co, idziemy tam na samą górę? Chce nam się po tylu schodach wejść? Zobaczymy, może będą jakieś widoki tam z samej góry. Nikogo oprócz nas nie ma. Nikomu się w tym upale nie chce chodzić po takich schodach. No ale... Emi, ale to ten park w Bangkoku też by ci się spodobał, po którym myśmy kiedyś chodzili z mamą, a to by się nie chciało. Bo on też był taki podobny, też się chodziło po takich właśnie pomostach. Widziałeś te lio na dole? Lio na dole? Te lio? Te lio. Co są na tym browarze tam? Te, nie, tam te lio właśnie. Te lio widziałem, no. Ja bym tego lio. Teraz to wywalę. Jeszcze tu wam pokażemy lio właśnie, bo to jest to. To jest właśnie lio, piwo, bo w Tajlandii piwa nazywają się lio, czyli właśnie gepard. Leopard, tak, dobra. Jest chang, czyli słoń, piwo. I jest jeszcze sinka, też jakieś zwierzę. Czyli wszystkie piwa, jakie są w Tajlandii, takie tajskie, to są nazwy zwierząt. Jeszcze taki tip. A to nie był jakiś smok? Co tam jest? Bo już zapomniałem. No zaraz tam właśnie przejdziemy się, no.
Tam jest jakiś w ogóle ten, tam jest w ogóle domki. Jakieś domki, no tam można sobie jakieś pokoje może wynająć i tutaj spać. Chciałabyś? Tutaj jeździliśmy na skuterze wtedy, bo tutaj jest ten, to co zwiedzaliśmy, no tam te góry pięknie wyglądają i takie mocno, mocno zielone, a jak jeszcze popada deszcz, będzie jeszcze zieleniej pewnie. Jakiś widocznie jest. Jeszcze można wyjść wyżej, to jeszcze. Jeszcze wyżej? No jeszcze ostatnie schody są na górę. Ale piękny teren. Mega. Jeszcze kilka metrów do góry i jesteśmy na szczycie. Tu powinna być jakaś królowa mrówek. Taka, no ale taka 10 razy taka. Jak ten T-Rex. Tutaj już są widoczki piękne. Doszliśmy do jakiegoś ogromnego drzewa, które tutaj ma takie cztery odnogi i ciągnie się naprawdę wysoko, daleko. I ogromne drzewo tutaj jest drugie i połączenie tych dwóch tutaj drzew, może trzech, daje coś niesamowicie wielkiego. Z zewnątrz w sumie było to lepiej widać i daje to schronienie i dom dla, widzę, wielu ptaków, motyli i jakichś jeszcze innych latających stworzonek, a pewnie i nie tylko latających. My idziemy, szukamy wodospadu. Mam nadzieję, że zaraz do niego dotrzemy. A mam dla Was jeszcze taką ciekawą informację odnośnie tego parku. To kobieta, jedna z założycielek, w 1954 roku, kobieta jakaś o nazwisku Non Knucz, tak jak właśnie nazywa się ten park, chciała tutaj kiedyś zrobić plantację owoców, ale po jakichś inspiracjach gdzieś tam pojeździła po świecie i stwierdziła, że zrobi tutaj taki wielki ogród tropikalny i zostało to oddane do użytku dla ludzi w 1980 roku, czyli ma już ogólnie całe to miejsce, nie wiem gdzie mam iść, zgubiłem dziewczyny, ponad 70 lat tradycji jako ten tutaj ogród. A od 1980, czyli jakieś 40 kilka lat, 44 lata oddane do użytku tutaj publicznego, więc ciekawa historia. Coś przeogromnego, dosłownie w ostatniej sekundzie zauważyłem, przewróciło się w wodzie, ale czy to była ryba, czy to był jakiś ten jaszczur? O kurde, ale jestem ciekaw, co tam będzie. Ale coś ogromnego, to tyle tylko na pewno zdążyłem zauważyć. A tutaj jest jeszcze właśnie ponad 600, chyba 70 gatunków orchidei. I tutaj właśnie znajduje się w tym ogrodzie. I tutaj właśnie się to zaczyna. Więc też może być ciekawie. W sumie chyba tam pójdziemy, bo czas jest dobry. Mamy dopiero 12 godzinę. Jesteśmy tutaj od 2 godzin. A jest czasu do 18, więc czemu nie pochodzić więcej? Weź go tam, klepnij. Atrakcja. Słonie. A to byś przedtem położył trąbę na głowie, nie? I co? Jakie uczucie? Dziwaczne. Dziwaczne? Miał jakąś dziwaczną trąbę. Potem został 20 batów. No i dostał, wziął je w trąbę i dał panu. Dał panu na górę. Pan mu da banana za to. To pewnie na Lio będzie. Te 20 batów to będzie na Lio. Tu. Tu. Takie coś. Orchidea. To nie tak zrobione. A rzeczywiście. O jacie. O kurde, ile doniczek. No to wszystkie te są takie, kurcze, te z doniczek porobione. No, także jedno z najbardziej popularnych
turystycznych miejsc w Tajlandii to właśnie ten park. No ale nie ma się co dziwić. Niesamowicie ogromny teren. I naprawdę ktoś tu włożył dużo serca, żeby to wszystko zrobić. Papugi lepsze, a tutaj rzeczywiście takie niebieskie, wielkie. Może lepiej nie nagrywaj tych papug, tam trzeba zapłacić 50 batów. No właśnie, to od razu. Może do fotki, a tak to szybko pokażemy, bo nikogo nie ma. Papugi też chcą tipa, wszyscy chcą tipa. O, motel bym na mnie wpadł. Papuszka, tam są dwie. Coś macie na pisie wody, bo już ja już weźmiemy jakąś świeżą. Chcesz mi wodę? Mhm. No, papugi jedzą słonecznik. Słonecznik za 20 batów. Taksi, patrz jakie taksi z doniczki. Do setek, doniczek. W ogóle. Tuk, tuk. Taksi, tuk, tuk. Phuket, taksi, tuk, tuk. 200 batów za wejście do taksi, tuk, tuk i przejechanie 100 metrów. Banany dla słoni, czyszczenie i mycie słoni. Teraz są czyściutkie. Czyściutkie, a coś zajeżdża. Tutaj jakby chciał sobie ktoś kupić taką orchideę do domu, no to tutaj są takie małe, małe szczepki po 150 watów. Tutaj też są jakieś takie małe szczepeczki. Czekaj, już tylko pokazuję. Tu pokazane, jakie są duże. To też, bo ale chyba to najlepiej podpisać. Chciałam powiedzieć, że patrz tutaj, gdzie byliśmy, to chyba są też jakieś pokazy. I kolejne ogrody. O, jaka poprotka ogromna. Trzeba! No takie są trujące, więc uważajcie na żabę. No takie... I oglądał... No? Zielone, kolorowe żaby są niebezpieczne. No. Im bardziej kolorowa, tym bardziej niebezpieczna. Mhm, ale tutaj fajnie. Przyjemnie takie powietrze. Co to, kurczę, tak paruje. Ale fajowo. To jest fajne, takie wilgotne. Tak? O, no rzeczywiście, no. Ale czadersko to zrobili. Ale fajowo to zrobili. No one też to pewnie potrzebują odpowiedniego klimatu i może właśnie trochę tej takiej wilgoci więcej. Dlatego tak tutaj to paruje. I wszystkie rosną bez ziemi, tylko tak sobie o, wisząc. Emi, żeby cię tam nie ugryzła któraś. Żeby cię któraś nie ugryzła. Taka para. One pewnie wszędzie właśnie są te orchidee popowieszane, przeróżne gatunki.
Jak to się nazywają te ptaki, Emi? Jak się te ptaki nazywają? Co? Jak się te ptaki nazywają? Tak? No. Tukany? Tukany? No. Czy pelikany? Kurde. Nie, to tukan. Pelikan ma taką wielką tu szyję. No właśnie, to czekaj. Dora, co to jest za ptak? Tukany. Tukany? Ale to są te, co są na tym? Jezus, na... Gdzie ja byłem kiedyś? Nie, tam był jakiś ten... No właśnie, cholera. Nie, nie, właśnie trzeba by było szybko sprawdzić. A jakie to było miejsce? Mauritius. Mauritius. O, paźle tu tych orchidei. Nie urwi. No, tak sobie po prostu, wisząc. Mhm. Chyba tak. Jakby miały sucho, to na pewno. No to idźmy. No tutaj mega miejsce storczyk zrobione. Po polsku. Storczyk? No. Chyba, no, storczyk, no. No to właśnie to... Nie wiem właśnie, czy tutaj jeszcze nie ma też jakiegoś ogrodu tych storczyków. No, ładnie tu wygląda. Mega. Emi, a co to za ściana? Z żabami. Z żabami? Z żabami? Taka normalna, nie? Normalne, że tyle żab na ścianie. Ale tu jest szadersko. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, które ogrody podobają wam się najbardziej. Które miejsce stąd podobało wam się najbardziej. Tata, co? Powiedz ci fajnie. Mega fajne. Już przestań czapać. A na siebie mogę? Możesz. To są te pomerian czy coś? Nie wiem. Coś ty. No, prawdziwy ananas. O, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak rosną ananasy, to już pokazujemy z bliska. Mamy doniczkę. Tutaj, czarną doniczkę. No nie wiem, czy widać. Widać, o, tam widać. Ziemię. I tutaj takiego ananasa. A u góry rośnie ananas. I takie coś, i takie liście. Zobacz, te liście są takie same jak tutaj, te. Aha. To są twardsze od tego. No. A jak byliśmy na wycieczce na Phuket, jedna z wycieczek, gdzie byliśmy w takim dużym parku, zwiedzaliśmy tam, wycieczki słoni były i takie jakieś tam różne rzeczy, to właśnie było całe takie pole ananasów. Pod sam koniec filmu wrzucę wam link do tego odcinka i tam właśnie będzie całe pole ananasów i wyobraźcie sobie, że tutaj jeszcze te liście nie mają tych kolców takich, ale ogólnie to ananasy mają jeszcze te kolce, no to jest jeszcze taki młodziutki, mhm. I oni normalnie obcinali te liście i dawali słoniom do jedzenia. I słonie sobie normalnie jadły te liście ananasów. Jeszcze tam chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy mi się wydaje, że to jest ten odcinek, ale tam chyba były jeszcze takie rośliny, co się tak zamykały fajnie. Nie wiem, ale to było tam, gdzie kąpaliśmy w rzece tego słonia. Tam za Melką. A, no to wtedy to nie było, to było dawniej. Mhm. Muszę odszukać ten odcinek i wkleję wam go na sam koniec. Także zachęcam już do oglądania. Mnóstwo kwiatów i roślin. Mnóstwo. Non Knucz miała niezły pomysł, żeby zrobić coś takiego. Mega. Te ryby, które tutaj właśnie przed chwilą chyba widzieliśmy, ogromne, które gdzieś tam się obracały w wodzie, to właśnie te były arapajmy.
i tutaj można karmić te ogromne, olbrzymie ryby. Może zaraz je tu gdzieś będzie widać. Czekajcie, podejdę bliżej. O, są. Jaka arapajma. Ale giganty. Jakie giganty. Przecież to ma z 1,50 m jak nic, albo większe. Wielkości człowieka normalnie, jakby chyba ktoś stanął. Co za ogromne ryby. Patrzcie się, dajemy małą rybkę arapajmie. I co się wydarzy? Co tu się zaraz wydarzy? O, już się czai, tam już się czai olbrzym i zaraz będzie się działo. Ale ogromne ryby. Wow! Ja się wystraszyłem, wszyscy się zresztą wystraszyli. Tu było takie szybkie, że ja nawet tego nie zauważyłem. Mam nadzieję, że na kamerze będzie to można jakoś zwolnić albo coś. Nic nie dzieje się. Nagle taka normalnie paszcza wielka. Ciach rybę i tyle. I arapajma troszkę brzuszek zapełniła, ale szok. Co to było? Słoń z tych doniczek. No, widzisz? Nawet z doniczek da się zrobić takie rzeczy. O, tutaj jest jeszcze właśnie reklama tych gigantycznych ryb. No, one są naprawdę tak wielkie, prawie jak że tutaj na tym obrazku. Co za ryby. No i sobie żyją. Mają tutaj stawik, karmią je. I tylko trzeba donosić nowe rybki. Idziemy. Patrzcie, jakie tam jakieś łosie z takimi wielkimi porożami, ale tam już nie idziemy dzisiaj. Idziemy w prawo. No, mogliśmy się załapać na autobus. No właśnie, nie, w prawo. Nie wiem tylko, czy wchodzimy na te barierki, czy nie wchodzimy. Ja też bym wolał wejść na te barierki, tylko czy przez te barierki da się przejść przez drogę tutaj? Bo my potrzebujemy iść gdzieś tutaj w tą stronę. Dobra, może zaraz będzie jakieś wejście. Bo w sumie iść tak ulicą to chyba nie fajnie. Follow deer. O! Grizzly. To jakieś dziwne są. No. To nie są chyba niedźwiedzie, tylko... A nie, sloth bear. To, co to są sloth bear? Nie wiem, co to są za rodzaje niedźwiedzi. Oj, poszkieliłem oczy, patrz. To jak normalnie miał prawdziwe. No. Nie? Tutaj takie jelonki. Patrz, tu jest jakiś zebra. Takie zebrzyste... Nie wiem co. Sarny. Z rodziny zebr. No, kości, kość słoniowa. Niezły. O, a ten też, patrz, taki ogromny, a ma tylko takie malutkie. To ciekawe, czy się złamały, czy takie mu zrobili, bo takie tylko miał. Może tylko takie miał. Czyli, bo ten też był taki jeden, co miał takie króciutkie. Było dużo tych takich skróciutkami, chyba trzy były takie. Oasis One. A ciekawe, co to jest za jakieś Oasis One. Coś tam się jeszcze dzieje, no ale nie sposób wejść wszędzie w jeden dzień, bo i tak wiele rzeczy żeśmy pominęli, a jeszcze wiele chcemy zobaczyć. A więc tyle atrakcji udało nam się zobaczyć, zwiedzić w tym przepięknym parku Nong Nooch Tropical Garden w Pattaya. Jesteśmy zachwyceni tym miejscem i to, że jest to uznawane za jedną z lepszych atrakcji w Tajlandii, to zdecydowanie potwierdzamy to. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka i tego, co tutaj dzieje się przy wejściu i nie poznaliście trochę historii tego miejsca, to koniecznie musicie teraz zobaczyć pierwszy odcinek, który pokaże Wam się tutaj teraz po prawej stronie. Także zapraszam, naprawdę zapraszam do pierwszego odcinka, bo warto. Jeśli tylko jeszcze nie oglądaliście, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę pod tym filmem i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, hej, cześć!